W dzisiejszym fleszu powiatowa rozgłośnia Bory Tucholskie FM. Kiermasz wielkanocny w Nowodworku. Kwalifikacja wojskowa 2019. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że po długim okresie starań samorządu powiatowego i wsparciu różnych organizacji społecznych udało nam się uruchomić lokalną rozgłośnię radiową Bory Tucholskie FM, która od kwietnia tego roku rozpocznie swoją działalność. Radio Bory Tucholskie FM na częstotliwości 88,8. W naszym programie m.in. dużo dobrej muzyki i rozrywki. Serwis informacyjny, porady dla miłośników zwierząt, dla ogrodników i sadowników, kącik kulinarny, a także lista przebojów i koncert życzeń. Z okazji 50. rocznicy wspólnego pożycia małżeńskiego pani Krystyny i pana Kazimierza z miejscowości Kęsowo najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności składają córka Teresa z mężem Jerzym i dziećmi Anną i Krzysztofem. Dla pana Zbigniewa z Żalna z okazji 50. urodzin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń życzy żona Halina. Nasze studio radiowe mieści się w Książnicy Tucholskiej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Starostwo powiatowe w Tucholi serdecznie zaprasza twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych producentów żywności, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych do prezentacji swoich wyrobów podczas kiermaszu świątecznego. W tym roku wyjątkowo kiermasz odbędzie się w holu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Pocztowej 8A. Dnia 7 kwietnia, to jest niedziela, w godzinach od 10 do 14. Zgłoszenia prosimy składać do 4 kwietnia, to jest czwartek, osobiście w Muzeum Borów Tucholskich przy ulicy Podgórnej 3 w Tucholi. Telefonicznie pod numerem 52 334 21 89 lub pocztą elektroniczną muzeum@tuchola.pl. W powiecie tucholskim w dniach od 2 do 25 kwietnia odbywać będzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowemu stawiennictwu przed Powiatową Komisją Lekarską podlegają mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz mężczyźni z tzw. rocznika starszego urodzeni w latach 1995-1999. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają również kobiety urodzone w latach 1995-2000, których zawody są przydatne pod względem czynnej służby wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska będzie przyjmowała codziennie w godzinach od 7.15 do godziny 16.30 w Książnicy Tucholskiej przy ulicy Pocztowej 7B w Tucholi.